po nielicznej widowni słychać głośny doping. Kibice nie mogli wchodzić na boisko z emblematami klubowymi. Obowiązują jedne barwy i bramka, proszę Państwa! Mirosław Trzeciak zdobywa bramkę po uderzeniu lewą nogą. Ledwie się mecz rozpoczął, 5. minuta i Polska prowadzi 1-0. Bardzo dobrze wykonany rzut autowy. Być może za chwilę zobaczymy powtórkę tej sytuacji. W każdym bądź razie nastroje wyraźnie się poprawiły, bo dla nikogo nie ulega wątpliwości, że drużyna Rosjan to bardzo silny przeciwnik. Daleki wyrzut Tomasza Hajty, który specjalizuje się w takich wyrzutach. Błąd obrońców, którzy w ogóle nie zatrzymali piłki. Jeszcze raz proszę zauważyć, że zarówno Pagajew, jak i Warłamow nie sięgnęli piłki. Doskoczył do niej Mirosław Trzeciak i w 7. swoim występie w drużynie narodowej, mimo 30 lat, zaledwie 7 występów, zdobył 3. bramkę. Pamiętam debiut tego zawodnika przed laty w Gdańsku ze Szwecją, kiedy to w debiucie zdobył gola. Dobrze rozpoczęli nasi zawodnicy, ale trzeba powtarzają tego sukcesu. Ale w europejskich pucharach w tym sezonie spisywali się bardzo dobrze. Drużyna Lokomotiv Moskwa grała w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharu, przegrała ze Stuttgartem, odpadła, ale uwaga, bo to akcja i chyba będzie wyrównująca bramka, tak. Niestety błąd naszej obrony i Aleksiej Gierasimienko bardzo szybko zdobywa prowadzenie. Akcję bardzo dobrze rozegrał Siema, który poszedł z prawej strony i Gierasimienko nie miał problemu z ulokowaniem piłki w bramce. Pogubił się Ratajczyk. Nie było tam także pod bramką Hajty i Kałużnego. Próbował ratować jeszcze sytuację w Wałdoch, ale nie dał rady. Dobre zagranie Siemaka wzdłuż. Wałdow, Czereszewski, Hajto wychodzi na pozycję prawoskrzydłowego, do niego adresowana piłka, Hajto pędzi, jest na polu karnym, uderzenie i gol, 2-1. To piękna akcja zespołu polskiego, Hajto jeszcze raz pokazał, że można na niego liczyć, świetne zagranie Czereszewskiego, Hajto zgubił swego opiekuna, padł na pole karne, uderzył mocno prawą nogą w krótki ruch i po raz drugi na Stadionie Śląskim w Chorzowie drużyna polska prowadzi z Rosją. Parę minut temu mówiłem, że umiejętności strzeleckie Hajty w pierwszej połowie nie były wykorzystywane. Najpierw pokazał się z dobrej strony przy wykonaniu rzutu wolnego w tej drugiej części, no a potem przeprowadził akcję, która przyniosła bramkę. Trzeciak. Widzieliśmy drużynę Lwa Jaszyna, kiedy bramki strzelał Gerard Cieślik. Kłos. Rosjanie są coraz wolniejsi, coraz więcej mamy szans podbramkowych. Nadal Kłos. Dobre zagranie do Hajty. Hajto i 3-1. Coś niesamowitego. Nie ulega wątpliwości, że Tomasz Hajto jest bohaterem polskiej drużyny. Strzelił w krótki ruch. On zapewne będzie zdobywcą nagrody Toto Lotka. 100 milionów dla najlepszego zawodnika polskiego. O tym, kto otrzyma tę nagrodę, zadecyduje specjalne jury w składzie Janusz Wójcik, trenerzy, działacze i niektórzy dziennikarze. Znalazł Hajto lukę między słupkiem a bramkarzem Filimonowem. To mi przypomina bramkę strzeloną z Romą Lubańskiego na tym stadionie w Pucharze Zdobywców Pucharu, kiedy to Górnik Zabrze awansował do finału po pamiętnych bojach z Romą. A więc, proszę Państwa, w pierwszej połowie remis, w drugiej znakomita postawa naszej drużyny. Wielki dzień Tomasza Hajty, który...